Dany jest sześcian ABCD EFGH. Sinus kąta alfa nachylenia przekątnej HB tego sześcianu do płaszczyzny podstawy ABCD jest równy. Mamy cztery możliwości do wyboru. Mamy sześcian, którego krawędzi nie znamy, więc przyjmiemy sobie, że każda krawędź będzie równa A. Musimy obliczyć sinus tego kąta alfa, więc musimy się przyjrzeć takiemu trójkątowi DBH. W tym trójkącie mamy tak, ten odcinek HB to jest przekąt na sześcianu i mamy wzór na przekątną sześcianu. Ten wzór to jest d równa się A pierwiastków z trzech. To jest to D. A tutaj na dole odcinek db w tym naszym trójkącie to będzie przekąt na kwadratu. Na przekątną kwadratu też mamy wzór d to się równa A pierwiastków z dwóch. Tutaj będzie małe D, a w ogóle ten trójkąt to on ma tutaj kąt prosty. Przyglądamy się temu trójkątowi dbh, tak jakby on położony był tak na płasko. Na płasko położony to on wygląda w ten sposób. Tutaj ma kąt prosty. Tutaj ma kąt alfa, którego sinus musimy obliczyć. Odcinek db na dole to jest mała litera d, a z wzoru my to wiemy, że to jest a pierwiastków z dwóch. Przekąt na kwadratu, a odcinek hb to jest przekąt na sześcianu. Przekąt na sześcianu to jest ten wzór, czyli możemy sobie napisać, że tutaj jest a pierwiastki z trzech, no i jeszcze odcinek HD. Odcinek HD w sześcianie to jest krawędź sześcianu. Krawędź sześcianu mamy oznaczoną literą a. Tak to wygląda po rozpisaniu z tymi literami a. Musimy obliczyć sinus kąta alfa. Jeżeli liczymy sinus czy cosinus, do mianownika zawsze się daje przeciwprostokątną, czyli ten bok najdłuższy leżący naprzeciwko kąta prostego. U nas to będzie to A pierwiastków 3, to idzie na dół, a do góry do sinusa. Sinus to nam tak sunie jak strzała naprzeciwko naszego kąta alfa. Jeśli to ma być sinus kąta alfa, to jedziemy naprzeciwko i tutaj mamy literę A. To dajemy do licznika do sinusa. W tym układzie tutaj litery A mogą nam się skrócić. Tutaj zostanie 1K i na dole też zostanie 1K. Tyle nam zostanie po skróceniu litery A. Takiej odpowiedzi nie mamy tutaj nigdzie, dlatego że musimy usunąć niewymierność zmianownika. I górę i dół pomnożymy razy pierwiastek z 3. U góry nam wychodzi pierwiastek z 3. Na dole pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Daje nam liczbę 3. No i to już jest sinus naszego kąta alfa i do tego nam pasuje odpowiedź A. No i to już wszystko w tym odcinku. Ja zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wspieranie kanału.